Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, ponieważ mamy kolejnego wspaniałego gościa w murach Gmińskiej Biblioteki Publicznej imieniem Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Pan minister Jarosław Sellin, minister kultury i dziedzictwa narodowego, jest związany też z Lesznem, ale przede wszystkim z tym, co robimy na co dzień, co przeżywamy, czyli z kulturą. I bardzo się cieszę, że ten temat kultury będzie wypływał także podczas naszego spotkania, ale nie tylko to. Będziemy mówić o tym, co dla nas najważniejsze. I oddaję głos naszemu wspaniałemu gościowi, panu ministrowi. Szanowni Państwo, ja nie lubię takiego dystansu, więc pozwolicie, że trochę bliżej do stolików podejdę. Pewnie mnie Państwo głównie znają z ekranu telewizyjnego, bo zdarza mi się bywać w różnych konfiguracjach, albo indywidualnie, albo w konfrontacji z oponentami politycznymi. Jak Państwo być może zauważyli, w czasie tych audycji medialnych staram się generalnie mówić o polityce, o tym, co w Polsce najważniejsze, to co się dzieje, jak to oceniamy, jak inni oceniają, jak my oceniamy te inne oceny itd., itd. Czyli krótko mówiąc, uczestniczę w debacie publicznej. Więc o kulturze oczywiście parę słów powiem, ale wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie ciekawym pod względem politycznym, że warto przede wszystkim porozmawiać o polityce, polityce mojego rządu, i polityce naszych oponentów. Wiem, że mieliście Państwo spotkanie z panią premier Beatą Szydło kilka dni temu. Właśnie być może niektórzy z Państwa w tym spotkaniu też uczestniczyli i dokładnie nie wiem, o czym była mowa, ale ja spróbuję trochę zsyntetyzować osiągnięcia rządu, w którym pracuję i z powodu której to pracy jestem bardzo dumny. Bo już w latach 80., kiedy zacząłem aktywność polityczną, to była jeszcze aktywność w podziemiu niepodległościowym w Gdańsku, przywiązałem się do takiej tezy, że polityka to jest roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego. Ja wiem, że dzisiaj media, zwłaszcza media, wam podpowiadają, że polityka to jest jakaś sfera egoizmów, egoistycznych ludzi, egoistycznych, partykularnych interesów różnych grup politycznych, ale ja się jednak z taką definicją nie zgadzam. Uważam, że polityka to jest roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego, oczywiście za pomocą instrumentów politycznych. A te instrumenty polityczne to są na przykład partie polityczne, które mają konkretny program, z którymi idą do wyborów. Potem jak te wybory wygrywają, to te programy starają się realizować. I to wygląda różnie, jeśli chodzi o wiarygodność tej realizacji tego programu. I to są instrumenty władzy państwowej, które są używane do prowadzenia polityki. Ale zawsze w tyle głowy trzeba pamiętać, jeśli się chce uczciwą politykę prowadzić, że to jest właśnie roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego, a nie na rzecz jakichś partykularnych interesów. I teraz, dlaczego jestem dumny z ostatnich 2 lat? Dlatego, że wydaje mi się, że rząd, który reprezentuję, rząd najpierw Beaty Szydło, teraz premiera Mateusza Morawieckiego, właśnie dokładnie to robi. Działa na rzecz dobra wspólnego. Bo to dobro wspólne można wymiernie ocenić, wymierzyć wręcz. A więc z czym mamy do czynienia w ostatnich 2 latach? Wreszcie mamy prawdziwą politykę gospodarczą państwa. Strategia odpowiedzialnego rozwoju, ta przeforsowana jeszcze przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jest programem polityki gospodarczej obliczonym na wiele, wiele lat do przodu. Bardzo konsekwentnie realizowany. I mamy efekty realizacji tego programu. Bezrobocie w Polsce jest najniższe od ćwierć wieku. Od początku właściwie tak zwanej transformacji. Rynek w Polsce jest rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Dotąd mieliśmy problem z tym, że to pracodawca narzucał reguły gry, pracownik rozpaczliwie musiał tej pracy szukać. Dzisiaj to pracodawca musi zabiegać o pracownika, bo tego pracownika wcale nie jest zbyt dużo i to pracownik bardzo często może reguły gry kształtować. Uruchomiliśmy mechanizm podwyżki płac i zarówno przez te decyzje po prostu takie twarde, ile powinna wynosić praca za godzinę, ile powinna wynosić praca za
płaca minimalna, przepraszam, ale też ten mechanizm podwyżki płac jest spowodowany przez program społeczny, czyli głównie przez 500+, o czym za chwilę parę słów powiem. Mówimy, ale nie tylko mówimy, realizujemy program patriotyzmu gospodarczego. Uważamy, że rząd polski powinien wreszcie się pochylić z troską nad polskimi przedsiębiorcami, którzy nie zawsze w ostatnich 25 latach mieli równe warunki gry w porównaniu z przedsiębiorcami czy inwestorami zagranicznymi w Polsce. Prowadzimy też politykę reindustrializacji Polski. Kilka dogmatów nam wmawiano w ostatnich 25 latach rzekomo nowoczesnego myślenia o gospodarce. Na przykład taki dogmat, że nowoczesna gospodarka to jest gospodarka oparta na usługach. Im więcej usług w komponencie gospodarki narodowej, tym bardziej nowoczesna gospodarka. Tymczasem po kryzysie europejskim z 2008 roku okazało się, że najlepiej radzi sobie ta gospodarka europejska, która zachowała bardzo silną pozycję przemysłu w strukturze własnej gospodarki. Mówię oczywiście o gospodarce niemieckiej. Więc to był błąd ostatnich 25 lat, że zwijano polski przemysł. My uważamy, że przemysł trzeba odbudować. Dzisiaj Polska jest prymusem, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy w przemyśle w całej Unii Europejskiej i będziemy ten proces pogłębiać. Było błędem likwidowanie polskich stoczni, bo dzisiaj się okazuje, że stocznie są w rankingach konkurencyjności światowej na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o opłacalność produkcji, bo handel międzynarodowy transportowany drogą morską po prostu się niebotycznie rozwija. I dlatego odbudowujemy te stocznie i błędem była likwidacja tych stoczni. Obniżamy podatki. Nam wmawiają, że my rzekomo jakieś podatki podwyższamy. Tymczasem zapominamy, że już na początku naszych rządów myśmy dla przedsiębiorców, właśnie głównie małych i średnich przedsiębiorców, obniżyli podatek CIT z 19 do 15%. To oznacza, że 90% firm, głównie polskich, w liczbach bezwzględnych to jest 480 tysięcy firm, prawie pół miliona, płacą podatek niższy z 19 do 15%. Uszczelniamy VAT. Polska była naprawdę rajem dla oszustów, którzy oszukiwali na VAT-cie. Różne cwaniackie firmy się wręcz przerzucały do Polski, bo widzieli, że rząd polski nie funkcjonuje, nie walczy z tym zjawiskiem, że rząd polski rządzi jakimś państwem teoretycznym. To nie jest mój język. To jeden z ministrów poprzedniego rządu użył tego języka, że Polska jest państwem teoretycznym i tak naprawdę pod wieloma względami było. Na przykład pod tym względem właśnie ściągania podatku VAT. My to uszczelniliśmy i wpływy mamy z VAT-u wyższe o 30-40% niż w latach poprzednich. Mamy najniższy deficyt budżetowy od 10 lat i właściwie po ostatnim roku, 17, już widać, że nie będziemy realizować zaplanowanego w budżecie deficytu. On będzie zawsze dużo, dużo niższy. A docelowo chcemy doprowadzić po prostu do równowagi budżetowej. To jest możliwe, żeby się zachowywać jak normalna, dobra gospodyni domowa, która wydaje tyle, ile ma, a nie żyje na kredyt. I wreszcie to, co jest oczkiem w głowie premiera Mateusza Morawieckiego, czyli innowacje, czyli tak zwane start-upy. My musimy naprawdę wytworzyć w Polsce, a mamy bardzo zdolną młodzież, jedną z najlepiej wykształconych młodzieży w Polsce, ze świetnymi pomysłami. Proszę zobaczyć, co się dzieje na rynku informatycznym. Proszę zobaczyć, co się dzieje na rynku grafiki komputerowej, co się dzieje na rynku gier komputerowych. Polska jest dzięki pomysłowości polskiej młodzieży absolutnym liderem światowym. Tylko nie zawsze ma wsparcie państwa. My to teraz uruchamiamy i te start-upy będą silnie przez politykę państwa wzmacniane. To wszystko jest ważne, dlatego że też staramy się przestawiać na inne myślenie o gospodarce. Naszym zdaniem gospodarka nie jest dla wyników gospodarczych, żeby się chełpić jakimiś wynikami. Gospodarka jest po to i dobry rozwój gospodarczy jest po to, żeby ludziom żyło się lepiej. Przecież my powinniśmy pracować dla ludzi, a nie dla wskaźników.
I dobre wyniki gospodarcze umożliwiają dobrą politykę społeczną, właśnie skierowaną do ludzi. Od razu podjęliśmy na początku naszych rządów najważniejsze wyzwanie, które stoi przed Polską, czyli wyzwanie demograficzne. Nikt wcześniej żadnych ambitnych planów związanych z kryzysem demograficznym nie czynił. A to jest najpoważniejsze wyzwanie stojące przed polskim politykiem. Jeżeli polski polityk słyszy, że jeżeli czegoś nie zmienimy, to narodu polskiego będzie pod koniec XXI wieku 20 milionów w kraju, czyli dwa razy mniej niż dziś, to musi sobie zadać pytanie, czy to jest mądra polityka. Bo albo jesteśmy patriotami i chcemy, żeby naród polski istniał i żeby miał znaczenie, a to znaczenie się również buduje na podstawie pozycji demograficznej. Proszę zobaczyć, jak na przykład w Unii Europejskiej się ustala pozycję głosów na głosowaniach w Radzie Europejskiej. Nie pozycją ekonomiczną, kto ma ile pieniędzy, tylko pozycją demograficzną, kto ma ile ludności. Więc to jest strasznie ważne, również w takich rywalizacjach, czy pozycji po prostu międzynarodowej, w organizacjach międzynarodowych. Więc to wyzwanie demograficzne jest absolutnie najważniejsze. I tutaj po prostu trzeba zacząć prowadzić politykę, która będzie oznaczała, że ludzie będą czuli, że państwo polskie wspiera tych, którzy chcą mieć dzieci. Najlepiej jeszcze tych, którzy chcą mieć wiele dzieci. Czyli wsparcie dla rodzin. To, co uruchomiliśmy, ten program 500+, ale nie tylko, spowodowało, że Polska, jeśli chodzi o wsparcie dla rodzin, przesunęła się na początku naszych rządów, jeśli chodzi o skalę tej pomocy, z 20 miejsca w Unii Europejskiej na miejsce 4. Jesteśmy jednym z liderów. Nie przypadkiem nasze ministerstwo, które się tym zajmuje, już nie nazywa się Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, tylko nazywa się Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To pokazujemy po prostu nasz priorytet. 500+, to jest oczywiście program najbardziej sztandarowy. Myślę, że pani premier dużo o tym programie mówiła, bo to jest przede wszystkim jej zasługa, zasługa też minister Rafalskiej. Ten program naprawdę przynosi efekty. Również pod względem tego przełamywania kryzysu demograficznego. Proszę zobaczyć, co się działo wokół tego programu, jaką atmosferę tworzono w środowisku naszych oponentów. Po pierwsze, że się nie uda. Po drugie, że nie będzie na pewno na to pieniędzy. Po trzecie, jakieś kpiny z tego, że dajemy pijakom, patologiom społecznym i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem co się okazało? Zbadaliśmy to. Ludzie w rodzinach, którzy dostali te dodatkowe pieniądze na polskie dzieci, 1/3 tych pieniędzy wydają na odzież, 1/3 na obuwie. Co to znaczy? To znaczy, że ich przedtem nie było prawdopodobnie na to stać. To był skandal, że w polskich rodzinach, zwłaszcza wielodzietnych, rodziców nie było stać na odzież i na obuwie dla własnych dzieci. 1/5 tych środków idzie na edukację, na poszerzenie po prostu kompetencji własnych dzieci, na lepsze wykształcenie. I wreszcie mamy zjawisko od 2 lat, dzięki też temu programowi, że wreszcie rodziny polskie z wieloma dziećmi stać na wakacje, bo przedtem ich nie było stać na wakacje. Ze strony niestety zepsutych elit III Rzeczpospolitej co widzieliśmy? Kpiny przeszkadzają nam nad morzem, tak? Zaśmiecają nam nasze plaże, jest ich za dużo, są zbyt hałaśliwi i tak dalej, i tak dalej. No to jest żenujące po prostu, jak oderwały się niektóre, mówię niektóre, bo nie wszyscy się tak zachowują, elity od własnego narodu, od własnego społeczeństwa. A te elity powinny służyć temu społeczeństwu, a nie wchodzić na wysokie drzewo, ściągać za sobą drabinę i śmiać się z tych na dole, którzy na drzewo się nie załapali. Program 500+ też spowodował, że myśmy praktycznie zlikwidowali nędzę wśród polskich dzieci. Ona się zmniejszyła o 94%. Jeszcze jakiś margines jest, ale naprawdę zmniejszenie o 94% to jest bardzo duży efekt. I wreszcie ten program 500+, co jeszcze oznacza? Oznacza, że przez to, że Polacy mają po prostu trochę więcej pieniędzy w kieszeni, jest wzrost konsumpcji po prostu kupowanych towarów przez polskie rodziny. Oczywiście to jest wzrost konsumpcji przede wszystkim jednak mimo wszystko tańszych towarów. Tańszych towarów, czyli przede wszystkim polskich towarów. Więc to oznacza też, że dzięki temu programowi wzrasta PKB, bo
polski wzrost gospodarczy cały czas opiera się przede wszystkim na konsumpcji wewnętrznej. My jeszcze nie mamy tak silnego eksportu, jak na przykład mają Niemcy. Niemcy swój wzrost PKB opierają przede wszystkim na potężnym eksporcie, bo mają bardzo dobry produkt przemysłowy ze znakomitą marką i który jest chętnie kupowany w całym świecie. My dopiero musimy się takich marek dorobić. Natomiast polski wzrost gospodarczy opiera się przede wszystkim na silnej konsumpcji wewnętrznej Polaków i ten program 500+ znakomicie to przyspieszył czy też umocnił. I ta konsumpcja też oznacza, to jest drugi mechanizm dobrego ściągania podatku VAT, bo każdy produkt dzisiaj kupowany jest obciążony też podatkiem VAT, że więcej tego VAT-u wpływa do budżetu. To jest taki samonakręcający się mechanizm. Pieniądze, które daliśmy Polakom do kieszeni, są wydawane na konsumpcję. Ta konsumpcja oznacza, że wzrasta PKB w Polsce i ta konsumpcja też oznacza, że wzrastają dochody z VAT-u do budżetu, a więc te dochody z VAT-u do budżetu znowu umożliwiają nam prowadzenie ambitnej polityki społecznej. To jest samonapędzający się mechanizm, który uruchomiliśmy. Kolejne takie sprawy społeczne, które naszym zdaniem trzeba było rozwiązać i je rozwiązaliśmy, to pewne skandale, które były. Mianowicie zmuszanie czy podejmowanie decyzji przez państwo wbrew rodzicom, że sześciolatki mają przymusowo iść do szkoły, naszym zdaniem było skandalem. To jest jednak rzecz, która powinna być decyzją rodziców. Czy sześciolatek, czy siedmiolatek idzie do szkoły i to przywróciliśmy. I wreszcie druga rzecz, która była skandalem, to się niestety coraz bardziej rozwijało w praktyce polskich sądów, a państwo polskie przymykało na to oko, zabieranie dzieci rodzicom z powodu biedy. Czyli znowu mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem, że państwo uzurpatorsko czy sądy uzurpatorsko sobie dawały władzę decydowania o tym, co jest lepsze dla dzieci. Tymczasem my doskonale wiemy, że bardzo często w biednych rodzicach jest bardzo dużo miłości. Dziecko przede wszystkim potrzebuje miłości i w tych biednych rodzicach ta miłość jest bardzo często. I tylko w absolutnie sytuacjach absolutnie patologicznych, kiedy jest ryzyko po prostu życia czy zdrowia dziecka, należy takie rzeczy czynić. Ale mieliśmy do czynienia niestety z taką rozlewającą się plagą decyzji sądowych o zabieraniu dzieci tylko z powodu biedy. Nawet jeżeli tam nie było żadnej patologii, nie było żadnego bicia, nie było żadnego zagrożenia życia czy zdrowia dziecka, tylko z powodu biedy. To zatrzymaliśmy. I jeszcze chciałem parę rzeczy powiedzieć, bo na ten temat też się często z oponentami kłócimy. Jaka jest pozycja Polski na arenie międzynarodowej? Generalnie stawiam następującą tezę. Nie zawsze dobra opinia wiąże się z szacunkiem. Nasi oponenci przez 8 lat rządząc najpierw sobie ukuli taką doktrynę, to taki Nestor polskiej polityki, tę doktrynę ukuł już nieżyjący, który powiedział, że Polska jest brzydką panną bez posagu i powinna się raczej dostosowywać do wielkich tego świata, ponieważ no, nie ma zbyt wiele do zaproponowania. To jest, szanowni państwo, wyraz kompleksu, że nie znamy naszej wartości, bardzo nisko ją oceniamy, dopasowujmy się. I za tym poszła taka doktryna, płyniemy w głównym nurcie. Czyli mamy stateczek, który doczepiamy do potężnego statku i płyniemy za nim. Oczywiście wiadomo, kto tym wielkim statkiem trzcinnym płynie i kto wyznacza kierunek, kto wyznacza nurt. My mamy się tylko dopasować. My się absolutnie z tą polityką nigdy nie zgadzaliśmy. Uważamy, że Polska po pierwsze, nie ma powodów do żadnych kompleksów, z różnych powodów, również historycznych, zasług historycznych, które Polska i Polacy mają, ale również potencjału, który już jest. Zarówno ekonomiczny, jak i kulturowy, jak i demograficzny, takiej dynamiki też społecznej. Polacy są najbardziej pracowitym narodem dzisiaj w Europie. Udowadniają to również za granicą, jeśli tam pracują. Nie ma powodów do żadnych kompleksów. Polacy zasługują na podmiotową politykę międzynarodową. Na wyraźne artykułowanie swoich interesów i realizowanie tych interesów. Czasami te interesy się zderzają z innymi interesami, ale nie powinniśmy ustępować, tylko dlatego, że ktoś jest silniejszy od nas. Walczyć o swoje twardo. I to oznacza, szanowni państwo, że można stracić dobrą prasę. I to się rzeczywiście zdarza i to widzimy nawet często.
prasę niemiecką, prasę francuską, źle o nas piszą. Ale proszę tego nie wiązać z szacunkiem. To są dwie odrębne rzeczy. Złą prasę można mieć, ale szacunek się ma równocześnie. Bo bardzo często poprzednio było tak, że była dobra prasa, ale brakowało szacunku. Bo oni się zawsze dostosują. Z nimi nawet nie trzeba rozmawiać. Po prostu trzeba na agendę coś wprowadzić, oni się dopasują, bo płyną w głównym nurcie. My zmieniliśmy tę politykę. Uważamy, że zarówno w strukturach międzynarodowych, w których jesteśmy i chcemy być, tych dwóch najważniejszych, które konstytuują dzisiaj cywilizację Zachodu, czyli Pakt Północnoatlantycki, militarno-polityczny i Unia Europejska, powiedzmy organizacja międzynarodowa o charakterze gospodarczo-politycznym, że Polska ma swoje stałe miejsce w tych dwóch organizacjach międzynarodowych i to musi być miejsce podmiotowe, a nie przedmiotowe. My mamy prawo wyznaczać agendę, my mamy prawo mieć własną agendę, my mamy prawo też tworzyć agendę całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej i to czynimy. I robimy to skutecznie. To oczywiście naszych partnerów często, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że Polska jest spolegliwa i nie ma z nią żadnych kłopotów, może denerwować, ale niech się przyzwyczajają, że Polska taką politykę będzie prowadzić. Dlatego w różnych takich sprawach, które są dzisiaj najbardziej przedmiotem największego napięcia, na przykład w Unii Europejskiej, czyli na przykład polityka wobec imigrantów, albo polityka energetyczna, albo polityka wobec Rosji, my mamy własne zdanie. I ono jest bardzo wyraźne. I ono czasami denerwuje. I ono czasami powoduje nawet próbę retorsji, co widzimy w ostatnich tygodniach, ale nie zrezygnujemy z tego, dlatego że nie ma żadnego powodu, żebyśmy popełniali te same błędy, które popełnili nasi przyjaciele na Zachodzie. Bo na przykład w sprawie polityki imigracyjnej oni popełnili błędy i to przez wiele dziesiątków lat. I nie ma żadnego powodu, żebyśmy te same błędy popełnili, żeby oni mieli lepsze samopoczucie. Nie jesteśmy sami w tych błędach. Tych państw jest więcej. Nie, taką drogą nie pójdziemy. Niech oni naprawiają swoją sytuację, bardzo ryzykowną, do której dopuścili, a my w tę kolejne nie wejdziemy, a tym bardziej nie damy się przymusić do popełnienia tego samego błędu. I to samo z polityką regionalną. Szczerze mówiąc, jedno państwo jest bardzo zdenerwowane tym, że region Europy Środkowo-Wschodniej próbuje zbudować jakąś podmiotowość. Bo jest tradycja w tym państwie budowania jakichś mitel Europy, krajów uzależnionych od siebie itd., itd. A my budujemy różne struktury. Dziewiątkę bukareszteńską w dziedzinie bezpieczeństwa. Kraje Trójmorza w dziedzinie infrastruktury i współpracy gospodarczej. Grupa Wyszehradzka w każdej dziedzinie. I wreszcie współpraca militarna z krajami, które są na wschodniej flance NATO. I to się udaje. Szanowni Państwo, w ostatnich dwóch latach pod tym względem na przykład bezpieczeństwa wydarzyła się rzecz absolutnie fundamentalna. Polska przestała być członkiem NATO drugiej kategorii. Myśmy przystąpili do NATO w 1999 roku, ale stare kraje NATO podpisały z Rosją w Paryżu takie porozumienie, żeby Rosja łaskawie się zgodziła na to, że jakieś kraje, które kiedyś były od niej zależne, wstąpią do NATO, to podpisali takie porozumienie, że żeby Rosja się zgodziła, to zobowiązują się te stare kraje NATO do tego, że w tych nowych krajach nie będzie twardych instalacji militarnych natowskich, nie będzie baz natowskich, a tym bardziej baz amerykańskich, nie będzie broni nuklearnej na ich terenie i to wszystko Rosji zagwarantowano. Co to oznaczało? Mówił bardzo często o tym Świętej Pamięci Lech Kaczyński, bo się bardzo tym przejmował. Co to oznaczało? To oznaczało, że Polska jest członkiem NATO drugiej kategorii, bo nie my możemy decydować o tym, czy chcemy mieć tą twardą instalację, czy chcemy mieć te bazy, czy chcemy mieć Amerykanów na polskim terytorium, tylko Rosja o tym decyduje. Więc to było członkostwo drugiej kategorii. I po tym, co Rosja zaczęła wyrabiać, czyli atak na Gruzję w 2008 roku, atak na Ukrainę w 2014 roku, wreszcie udało nam się przekonać naszych partnerów NATO, że skoro Rosja nie przestrzega porozumień z 1997 roku, bo zmienia siłą porządek międzynarodowy, to wy też nie przestrzegajcie tego porozumienia z 1997 roku i zabezpieczmy tę wschodnią flankę NATO. Zabezpieczmy też Polskę.
I co mamy? Mamy silne oddziały natowskie, mamy silne bataliony amerykańskie na polskim terytorium, mamy silny sprzęt amerykański na polskim terytorium, będziemy mieli bazę antyrakietową amerykańską na polskim terytorium. Co to oznacza? To oznacza, że każdy, kto choćby teoretycznie pomyśli o tym, że można Polskę zaatakować, musi wiedzieć, że już w pierwszych sekundach tego ataku musi zabijać żołnierzy amerykańskich. A przyznają Państwo, że to jest chyba poważna sprawa. Więc pytanie, czy będzie taki odważny. To bardzo silnie jednak Polskę zabezpiecza przed teoretycznym jakimkolwiek atakiem. I wreszcie ta pozycja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. To nie jest bagatelna sprawa. Dzisiaj mamy do czynienia w świecie z wieloma konfliktami. Wieloma takimi otwartymi, nie wiadomo jak w przyszłości rozlewającymi się konfliktami. I warto mieć głos w tych sprawach. Wczoraj prezydent Andrzej Duda przemawiał w Nowym Jorku na pierwszym posiedzeniu z obecnością już polską, jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Akurat była dyskusja na temat broni nuklearnej i bronienia się przed rozprzestrzenianiem tej broni nuklearnej. Dobrze, że Polska może w takich sprawach zabierać głos i to jest duży sukces, że ten głos zabieramy. Podmiotowa polityka zagraniczna Polski też jest potrzebna właśnie ze względu na Rosję, bo mamy do czynienia z jednym sąsiadem, który od początków rządów Putina mówi bardzo wyraźnie, że nie zgadza się z porządkiem międzynarodowym takim, jakim jest. Czyli mówi, że jest państwem rewizjonistycznym. To brzmi bardzo poważnie. Pamiętamy, co to znaczyło państwa rewizjonistyczne w okresie międzywojennym. Mamy do czynienia z państwem, którego przywódca mówi, że największą katastrofą geopolityczną XX wieku był upadek Związku Sowieckiego. Przecież dla ucha Polaka, Litwina, Węgra, Rumuna to brzmi koszmarnie. Czy Ukraińca, czy Estończyka, to brzmi koszmarnie. My wszyscy się uważamy, że to było wielkie szczęście geopolityczne dla wielu narodów, a ten przywódca mówi, że to było wielkie nieszczęście. Co to oznacza? Że chce przywrócić w jakiejś formie stan sprzed upadku Związku Sowieckiego. Czyli mówi bardzo wyraźnie, że będzie dążył do rewizji porządku międzynarodowego. I czyni to. Również tymi agresjami, o których już mówiłem. I różnymi innymi wszczynaniami tak zwanych zamrożonych konfliktów. Bo, szanowni Państwo, to jest metoda. Napuścić Armenię na Azerbejdżan i Azerbejdżan na Armenię w sprawie Górnego Karabachu, już 25 lat to trwa. Napuścić Gruzję na Abchazów czy tam Osetyńczyków, oderwać kawałek terytorium i to już trwa od 20 paru lat. Oderwać kawałek Ukrainy, Krym zagarnąć, a kawałek Donbasu oderwać i to już trwa od 4 lat. Oderwać kawałek Naddniestrza z Mołdawii i to już trwa 25 lat i też jest sprawa nierozwiązana, zamrożony konflikt. To oznacza, proszę Państwa, bardzo prostą rzecz. Nigdy te państwa nie będą przyjęte do NATO, bo NATO nigdy nie przyjmie państw, które mają nierozwiązaną sytuację graniczną. Nie wiadomo, gdzie ich granice są, bo są zamrożone konflikty. I o to chodzi Rosji. To jest bardzo świadoma taktyka. Więc ze względu na to, że właśnie mamy do czynienia z takim państwem, z takim przywództwem, w którym 70% elit politycznych dzisiaj, po upadku Związku Sowieckiego, ćwierć wieku minęło, 70% elit politycznych wywodzi się ze służb specjalnych tamtego upadłego imperium, Związku Sowieckiego, czyli ludzi, którzy się nauczyli, mają zakodowane w głowie coś absolutnie irracjonalnego moim zdaniem. Bo gdybym ja dzisiaj, trochę się interesując geopolityką, tak na zimno próbował ocenić, gdzie są główne zagrożenia dla Rosji, to jednak myślałbym na przykład o Chinach, w sensie terytorialnym, tak? Albo o tak zwanym miękkim podbrzuszu islamskim, bo tam też niepokojące rzeczy się dzieją. A tymczasem ta elita polityczna uparcie od 25 lat, tak jak za Związku Radzieckiego, pisze w swoich doktrynach oficjalnych, one są wywieszone, można je w internecie znaleźć, oficjalnych doktrynach państwa rosyjskiego, że głównym wrogiem Rosji w świecie jest NATO, a właściwie jest Zachód jako cywilizacja. To jest aberracja. To jest irracjonalizm. Przecież Zachód nie czyha na Rosję. Zachód nie chce zniszczyć Rosji. Zachód chce współpracować z Rosją. A oni cały czas sobie, swoim obywatelom,
I w swoich doktrynach piszą, że głównym wrogiem jest do czynienia z poważną sprawą, bo to jest potężny nasz sąsiad, który w dodatku ma kawałek granicy z nami, akurat za tą granicą różne rakiety instaluje i te rakiety są, i mówią to zupełnie otwarcie, nakierowane na Warszawę, więc musimy się bardzo silnie tutaj zabezpieczać. I to zabezpieczenie też polega na reformie polskich sił zbrojnych. I tutaj też zapadły bardzo odważne decyzje. Chcemy, żeby to musi potrwać, oczywiście, to musi potrwać może kilkanaście nawet lat, ale żeby polska armia była w takim stanie, żeby była w stanie obronić się sama, bez sojuszników. Oczywiście dobrze mieć tych sojuszników i trzymać się tego artykułu 5 i mieć to zabezpieczenie, ale mieć też poczucie takiego potencjału, że jesteśmy w stanie obronić się sami. Do tego potrzeba zwiększenia armii, dwukrotnego zwiększenia armii i to czynimy. Armia Polska nie może liczyć w takiej sytuacji geopolitycznej, jaką mamy, nie może liczyć 100 tysięcy żołnierzy. Niektórzy sobie żartowali, na dawnym Stadionie Śląskim by się zmieścili, tak? 100 tysięcy i to jest cała polska armia. Armia Polska musi liczyć co najmniej 200 tysięcy żołnierzy, z tego Wojska Obrony Terytorialnej, nasi oponenci kpią, jakaś armia partyzancka, armia Macierewicza, różne rzeczy słyszeliśmy. Nie, to jest bardzo ważny komponent. Wszystkie doświadczenia militarnych konfliktów świadczą o tym, że jak regularna armia wchodzi na terytorium jakiegoś państwa, a tam są jednostki obrony terytorialnej, które najlepiej znają teren, to na ogół jeden żołnierz takiej armii terytorialnej ginie versus 10 żołnierzy najeźdźczych. Więc to trzeba skalkulować. Każda taka armia, która ewentualnie będzie rozważać inwazję, będzie musiała skalkulować, że w konfrontacji z armią terytorialną ginie naszych żołnierzy 10 razy więcej. Przykład Finlandii w 1939-1940 roku, wojny zimowej, to pokazał. No i to nowoczesne uzbrojenie oczywiście. To nie jest łatwe, bo to są potężne kontrakty, niesamowicie twarda gra interesów, potężne pieniądze, różni lobbyści. Trzeba tutaj uważać, żeby też nie było tak, że Polska po prostu gdzieś nadmiernie przepłaca w porównaniu z innymi państwami, z innymi narodami. I wreszcie na końcu, szanowni państwo, bo chciałbym, żeby to spotkanie było jednak spotkaniem kontaktowym, to znaczy, żebyśmy rozmawiali, żeby były jakieś pytania, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Na końcu parę słów powiem o jednej dziedzinie polityki, którą uruchomiliśmy w moim ministerstwie, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mianowicie ambitnej polityce historycznej. Nasi poprzednicy bardzo lekceważyli politykę historyczną. Uważali, że to jest jakaś głupia zabawa, że to powinni robić historycy, państwu nic do tego, instrumenty państwowe nie są po to i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem polityka historyczna to jest bardzo poważna sprawa, bo jeżeli nie opowiemy tak, jak chcemy opowiedzieć o sobie, światu, to inni będą za nas opowiadać, kim my jesteśmy. Na przykład w serialach Nasze Matki, Nasi Ojcowie. Jak wygląda AK, tak? Jak wyglądała polska armia podziemna. Jeżeli my sami nie opowiemy, to inni będą opowiadać. Ale poważną politykę historyczną można prowadzić za pomocą trwałych instytucji. Proszę zobaczyć, co się dzieje, jak takie instytucje powstają. 19 lat temu powstał Instytut Pamięci Narodowej. Bardzo dobrze. Świetna instytucja. Przed 99 rokiem, kiedy ten Instytut Pamięci Narodowej powstał, były badania, które pokazywały, że w głowach Polaków były takie poglądy, że na pytanie, czy Kukliński jest bardziej patriotą, czy zdrajcą, większość Polaków odpowiadała, że zdrajcą. Czy Jaruzelski jest patriotą? Większość odpowiadała, że patriotą. Do tego trzeba, żeby przywrócić właściwe proporcje i po prostu przywrócić prawdę w głowach, trzeba systematycznej pracy instytucji. Taką instytucją jest na przykład IPN i moim zdaniem to jego systematyczna praca edukacyjna, publikacyjna, seminaryjna i tak dalej, praca w szkołach też spowodowała, że dzisiaj Polacy już odpowiadają dokładnie odwrotnie. Również w latach 90. na proste pytanie, czy żołnierze wyklęci byli bandytami, bardzo wielu Polaków odpowiadało, że tak, to byli bandyci. Dzisiaj już w domenie publicznej prawie nikt nie ośmieli się coś takiego powiedzieć. Jeszcze są jakieś absolutnie ekstremalne wyjątki, ale to są bardzo już rzadkie sytuacje. Drugi przykład instytucji powołanej przez Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego.
systematyczna praca takich instytucji spowodowała, że Polacy dzisiaj pytani, jakie są najważniejsze święta narodowe, odpowiadają, bo takie badania zrobiliśmy, odpowiadają, że oczywiście 11 listopada najważniejsze święto, prawidłowo moim zdaniem, 3 maja drugie najważniejsze święto, ale trzecie jest dla mnie zaskoczeniem. 1 sierpnia. Nie 15 sierpnia. Chociaż moim zdaniem raczej powinien być 15 sierpnia. Bitwa Warszawska, Cud nad Wisłą, Święto Wojska Polskiego i tak dalej, i tak dalej. Jednak 1 sierpnia. To jest efekt systematycznej pracy instytucji. Że już nie tylko w Warszawie godzina W i syreny, tylko w wielu miastach w Polsce i 400 tysięcy odwiedzających rocznie to muzeum. To się stało, Powstanie Warszawskie stało się mitem. Pozytywnym mitem i jest bardzo wysoko honorowane, jeśli chodzi o wyobrażenie Polaków o ważności własnej historii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my teraz w ministerstwie uruchomiliśmy bardzo szeroki front, można tak powiedzieć, inicjatyw, które zmierzają do budowy kolejnych instytucji. Szanowni Państwo, my w Polsce z taką historią nie mamy Muzeum Historii Polski. My je dopiero budujemy. Nikt wcześniej tego nie robił. Takie muzeum, gdzie na przykład cudzoziemiec wejdzie na 5 godzin i trochę zrozumie z tej tysiącletniej historii. Dostanie taką syntezę, taką pigułę, żeby coś zrozumiał, o co chodzi w tym kraju, czym jest ten kraj, czym jest to państwo, kim jest ten naród. My dopiero to budujemy i będziemy w najbliższych latach otwierać. Druga rzecz, zbadaliśmy, kto zdaniem Polaków jest najważniejszym Polakiem w tysiącletniej historii. Pewnie odpowiedzi Państwa nie zdziwią. Na pierwszym miejscu jest Jan Paweł II, na drugim miejscu jest Józef Piłsudski. Niektórzy żartują JP2 i JP1. I ci panowie nie mają swojego muzeum w Polsce. Ani jeden, ani drugi. My je dopiero budujemy. I będziemy w najbliższych latach otwierać. To jest niebywała rzecz. Nie ma muzeum w Polsce Jan Paweł II, nie ma muzeum Józef Piłsudski. Ale to nie wszystko. Uruchamiamy Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie. Uważamy, że o doświadczeniu polskich Kresów Wschodnich, o pierwszej Rzeczpospolitej, o fenomenalnym państwie, o którym świat mało wie, Europa o nim mało wie. Jak pojedziecie Państwo do Brukseli, zobaczycie takie moim zdaniem skandaliczne muzeum, które nazywa się Dom Historii Europejskiej, świeżo otwarte, to się Państwo dowiecie, że Polska istnieje od 100 lat. Polska nie ma historii 1050-letniej. Polska jako państwo istnieje od 100 lat. Po prostu nie było państwa polskiego przed 1918 rokiem. Więc musimy takie muzeum też mieć. Chcemy, budujemy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. To jest 200-letnia historia polskich wywózek na Sybir i konsekwencji tych wywózek. Budujemy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u na więzieniu na Mokotowskiej w Warszawie. Budujemy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, odrębne Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Więc te muzea powstają dlatego, że dzisiaj muzea to nie jest tylko wystawa stała. Dzisiaj muzea to są wystawy czasowe, to są seminaria, to są konferencje, to są publikacje, to jest pójście do szkół, to jest edukacja. To są filmy, które muzea produkują. To jest bardzo wszechstronna działalność. Mało tego, muzea są coraz bardziej popularnymi miejscami odwiedzanymi przez Polaków. Mieliśmy w ubiegłym roku absolutny rekord. Do muzeów polskich przyszło 38 milionów widzów. Odwiedziło 38 milionów widzów. No cudzoziemcy też przychodzą. Ale tyle, ile Polska ma ludności, tyle biletów muzealnych sprzedano do polskich muzeów. Niektóre muzea mają 2 miliony widzów rocznie, niektóre milion, niektóre 500 tysięcy, to są niesłychane wskaźniki. To pokazuje, że Polacy się interesują sztuką, interesują historią, bo te muzea historyczne są chyba najbardziej popularne i to trzeba rozwijać. To jest po prostu dzisiaj bardzo, z punktu widzenia spędzania wolnego czasu z rodzinami często całymi, bardzo ciekawe miejsce. No i wreszcie film. To jest bardzo ważna sprawa, bo najlepiej chyba światu opowiedzieć o naszej historii poprzez film. To też było słabo czynione w ostatnich latach. Brakowało na to pieniędzy. My to teraz uruchamiamy. Mieliśmy konkurs na film historyczny. Przyszło ponad 800 prac. Musieliśmy przez komisję scenariuszową doprowadzić do jakiegoś finału. Kilka z tych filmów dostanie się solidne dofinansowanie. Te filmy powstaną. Co zresztą ciekawe, o dwóch rzeczach powiem, co jeszcze w głowach Polaków, jeśli chodzi o świadomość historyczną, jest. Zbadaliśmy
o czym Polacy rozmawiają w domach, jeśli w ogóle rozmawiają o historii? Odpowiedź jest taka. W 50% rozmawiają o II wojnie światowej. A na ten film historyczny, jak zrobiliśmy konkurs, na te 800 prac, które przyszły, połowa dotyczyła II wojny światowej. A myśmy żadnych cezur czasowych nie wyznaczali. Można było o Mieszku coś wymyśleć, o Kazimierzu Wielkim, o okresie rozbicia dzielnicowego, o zaborach, o powstaniach itd. itd. A i tak połowa pomysłów scenariuszowych była o II wojnie światowej. O czym to świadczy? O tym, że to jest temat ciągle przeżywany przez Polaków, ciągle traumatyczny, ciągle nieopowiedziany i ciągle taki z wytęsknieniem oczekiwany, żebyśmy wreszcie coś o tym solidnego opowiedzieli. Sobie i światu oczywiście. Dlatego takie rzeczy są czynione, takie rzeczy są planowane. One potrzebują często dużego budżetu. Film historyczny jest drogi, o wiele droższy niż film taki zwykły, obyczajowy, współczesny. Więc szukamy na to też nowych mechanizmów finansowych i to się dzieje. Będą w najbliższych latach kilka takich dużych filmów historycznych, które również o czasach II wojny światowej będą opowiadać. Szanowni Państwo, ja myślę, że to tytułem wstępu i trochę prowokacji, trochę zagajenia do dyskusji tyle, a jak Państwa interesują jakieś inne tematy albo rozwinięcie tematów, które poruszyłem, to jestem do Państwa dyspozycji. Panie ministrze, tak usiadłem z przodu pewnie, żeby zadać pierwsze pytanie, ale panie ministrze, chciałem zadać taką rzecz, jeśli pan minister pozwoli. My jako miasto Leszno w ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z węgierskim miastem Dunaj-Warosz. Niedawno mieliśmy, mówiłem panu ministrowi też, taki 17 stycznia, rocznica ważna odzyskania niepodległości przez miasto Leszno. Widzieliśmy też niedawno, że pan minister miał konferencję prasową, na której mówił o Instytucie Polsko-Węgierskim. I moje pytanie jest takie, bo jakby nie udało się mi znaleźć jakby takich szerszych informacji na ten temat, ale czy to jest też jakby taka płaszczyzna, z której takie miasto jak Leszno w ramach współpracy z innym miastem też będą mogły w jakiś sposób skorzystać, choćby w zakresie krzewienia kultury, czy tematów sportowych, czy jakichś innych tematów, czy jest to raczej przewidziane dla innych podmiotów i współpracy na granicy, na obszarze państw Polski i Węgier? Ja może szerzej na to pytanie odpowiem, bo też warto o instytucjach tak zwanej miękkiej polityki międzynarodowej parę słów powiedzieć. Czasem polityka międzynarodowa polega na twardej jakiejś rozmowie, na twardej konfrontacji, ale warto też budować na takie instytucje, które umożliwiają tak zwaną miękką politykę międzynarodową, czyli kontakty między naukowcami, wymiana młodzieży, współpraca miast właśnie, jakieś publikacje wspólne itd., itd. I my mamy w Ministerstwie Kultury taką instytucję, uwaga, która się nazywa Centrum Dialogu i Porozumienia Polsko-Rosyjskiego. To jeszcze zostało powołane przez rząd Donalda Tuska. Myśmy się trochę dziwili, bo to było na fali takiego, nie wiem, resetu czy ocieplenia po katastrofie smoleńskiej, co tym bardziej było dziwaczne dla nas, no ale powstała taka instytucja po stronie rosyjskiej i po stronie polskiej. I z początku mieliśmy takie zamiary no, albo tego zlikwidowania, albo poszerzenia na całą sferę byłego Związku Sowieckiego, ale jednak uznaliśmy, jak zobaczyliśmy, co konkretni specjaliści robią w dziedzinie właśnie wymiany młodzieży, historyków, stypendiów i tak dalej, że jednak warto tę instytucję utrzymać, pozwolić jej działać dalej w ramach tak zwanej miękkiej polityki, no bo bardzo często na przykład różne siły rosyjskie, Rosjanie, którzy mają bardziej demokratyczne poglądy czy skłonności, chcą współpracować z takimi instytucjami i szukają jakiegoś kontaktu, więc taka instytucja jednak potrzebna jest. Teraz budujemy też taki instytut na linii polsko-niemieckiej, też taki miękki właśnie w dziedzinie, który też ma pomagać w wymianie młodzieży, stypendia, współpraca historyków i tak dalej, i tak dalej. I ten instytut, o którym pan wspomniał, on akurat Ministerstwu Kultury nie będzie podlegał, tylko wprost Kancelarii Premiera.
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. To był taki wybitny patriota polski i węgierski, wybitny historyk też, który napisał najlepszą syntezę dziejów Węgier w polskiej literaturze. I powstał taki instytut zarówno po stronie węgierskiej, jak i po stronie polskiej i będzie taka współpraca. I to jest oczywiste, że również partnerstwo miast, jeśli jest nawiązane albo będzie nawiązywane, to taki instytut też może pomagać, może coś podpowiadać, w jaki sposób to partnerstwo realizować, może nawet jakaś współpraca grantowa tam będzie też możliwa. Więc proszę po prostu obserwować, co się będzie na tej linii, w tym instytucie działo, bo on teraz właśnie powstaje. Ja też uważam i będę o to zabiegał, żeby w moim ministerstwie, w Ministerstwie Kultury powstał podobny instytut do miękkiej polityki polsko-ukraińskiej. Uważam, że to jest bardzo potrzebne, bardzo ważne, bo się dzieje trochę, nawet dużo niepokojących rzeczy, rzeczy, które dziać się nie powinny, bo to nie jest w interesie ani Polski i Ukrainy, te rzeczy, które się niepokojące dzieją, a ktoś trzeci z tego korzysta. Więc myślę, że taki instytut też w najbliższych miesiącach zbudujemy. Panie ministrze, dwukrotnie pan powiedział roztropne działania na rzecz dobra wspólnego. Co to znaczy roztropne działanie zdaniem Prawa i Sprawiedliwości? Roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego to oznacza również skuteczne. To znaczy, żeby jeśli się już coś wywalczyło, to żeby to obronić. Ja może tego nie będę rozwijał, bo myślę, że państwo doskonale politykę rozumiecie i czujecie też, o co chodzi w tej zmianie, na przykład, która w rządzie ostatnio nastąpiła, ale takie są po prostu priorytety. No, jak się już coś uruchomiło, już coś zafunkcjonowało, jeszcze nie jest ugruntowane za bardzo, a siły, które chcą to, nie wiem, cofnąć, zniszczyć albo odwrócić, wzmagają się i one są potężne, zarówno na rynku wewnętrznym, biznesowym, medialnym, jak i zagranicznym, to może czasami warto zrobić taki manewr, który spowoduje, że się trochę skuteczność tych sił zmniejszy, a skuteczność utrwalania własnych osiągnięć zwiększy. I to jest tak naprawdę, nie chcę tego rozwijać, bo przypuszczam, że państwo się domyślacie mniej więcej, co mam na myśli. To jest otwarte spotkanie, więc rozwijanie tego wątku może nie byłoby też właściwe, ale tak w polityce właśnie trzeba działać, żeby roztropne działanie właśnie powinno polegać też na tym, żeby robić coś, co jest realne do osiągnięcia, a jeśli się osiągnie, to obronić. Obronić, żeby to się już utrwaliło, a nie żeby było po prostu przy pierwszym zakręcie zmiecione. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytanie? Bardzo proszę. Miałbym dwie sprawy. Po pierwsze, kiedy Polskie Radio Publiczne zacznie być w pełni polskie? Za dużo jest angielskojęzycznych piosenek. Mamy tyle ładnych piosenek z lat 60. i 70. A tu nic, tylko angielskojęzyczny jazgów. Druga sprawa. Mówił pan o 500+ dla dzieci. Bardzo fajna sprawa rzeczywiście, ale to pokazuje, jaka była skala tych, którzy wychowywali dzieci wcześniej z kilkudziesięciozłotowych dodatków rodzinnych, dzisiaj muszą żyć z niskiej emerytury. Samorządy nie chcą wszystkim pomagać. Ja myślę, że w tej drugiej sprawie, ja tutaj oczywiście nie jestem specjalistą, referuję to, co widać gołym okiem, jeśli chodzi o politykę społeczną mojego rządu, ale jeśli chodzi o dalsze programy umacniające polską rodzinę, to one oczywiście są planowane i będą czynione przez panią minister Rafalską w miarę też umacniania sytuacji budżetowej państwa. I to jest rzecz dla nas absolutnie fundamentalna, właśnie umacnianie. Krótko mówiąc, doprowadzanie do tego, żeby wszystko było postawione na nogi. To znaczy wzrastanie dobrobytu ma być odczuwane w polskich rodzinach, a nie tylko w jakiejś części polskiego społeczeństwa czy w jakiejś części polskich elit. Ma być w miarę masowo odczuwane. To nie jest populizm, to jest właśnie rozsądna polityka, bo zbyt silne dysproporcje w dochodach czy w zarobkach no jednak powodują, że się nie czujemy wspólnotą. Tak? Czujemy, jedni się czują oszukani, drudzy zaczynają cwaniaczkować, o tak bym to określił, trochę
trochę kolokwialnie. Jeśli chodzi o piosenki polskie w Polskim Radiu, ja pana rozumiem, bo jak się jeździ przez Europę i nie wiem, się jedzie przez Włochy, to się słyszy przede wszystkim włoską piosenkę, we Francji przede wszystkim francuską, chociaż już w Niemczech nie słyszy się niemieckiej piosenki, tylko głównie angielską. Oni akurat mają... Miszmasz. Tak, albo jakiś taki miszmasz. Ale to rzeczywiście jest tak, że no, polska muzyka rozrywkowa, popularna jest bardzo, bardzo rozwinięta i na poziomie i powinno być tego więcej. To się wprowadza różnego rodzaju mechanizmami obecności procentowej polskiej piosenki w programach rozgłośni radiowych, nie tylko zresztą radia publicznego i myślę, że to trzeba cały czas jakby doszlifowywać, bo bardzo często ten udział procentowy jest rozliczany w skali dobowej i wtedy na przykład menadżerowie takich rozgłośni radiowych upychają ten polski udział gdzieś w godzinach nocnych, a w godzinach dziennych raczej tą ich zdaniem bardziej popularną muzykę angielskojęzyczną na ogół. Więc prawdopodobnie trzeba po prostu dążyć do tego, żeby nie rozliczać to w skali dobowej, tylko w skali na przykład prime time'u radiowego, tak? Wiadomo, kiedy jest prime time radiowy, największa słuchalność i rozliczać to w tych godzinach. Ale byłoby to dosyć twarde, rozgłośnie radiowe się będą przed tym bronić. Oni mają swoje jakieś kalkulacje, co jest lepiej słuchane, a co gorzej. Mamy takie radio, które nadaje wyłącznie polską muzykę i jego pozycja rynkowa wcale nie jest za duża, niestety. To jest też pewien sprawdzian. Jest takie radio, które nadaje cały czas wyłącznie polską muzykę, ale jego pozycja rynkowa jest niestety słaba. Mimo dosyć niezłego zasięgu technicznego. Jak się nazywa to radio? Radio Wawa. Dobrze, jeśli już jesteśmy przy tym temacie, jeszcze tylko podejmę temat dorobku naszego muzycznego, czyli archiwum polskich nagrań. Jak te prace się toczą? Oddam Państwu głos, ale jeszcze chciałem... Szanowni Państwo, Polskie Nagrania, firma, która od lat 40. i nagrywała polskich muzyków, wszystkich, i klasycznych, i jazzowych, i rozrywkowych, i wydawała płyty, znamy to logo Polskie Nagrania, prawda? Płyty winylowe, potem też kompaktowe. Niesłychane archiwum została sprzedana przez poprzedni rząd za 8 milionów złotych koncernowi zagranicznemu. Oczywiście ten koncern zagraniczny no, też te płyty wydaje, tam różne kompilacje tworzy. Nie można tutaj mieć totalnych pretensji, ale jednak wydaje nam się, że tu jest coś niewłaściwego, że jednak taka firma, która po prostu jest no, firmą, która wytworzyła i ma archiwa polskiej kultury. No, powinna być jednak w polskich rękach, raczej publicznych rękach, a nie prywatnych. Żeby nie kalkulować tylko, co się opłaca, a co się nie opłaca. Czasami pewne rzeczy trzeba wznawiać, które nie są opłacalne, ale są ważne, na rynku powinny być. W związku z tym myśmy podjęli jednak decyzję, że rozmawiamy z tym koncernem, który to kupił i próbujemy to odkupić. Oczywiście to nie jest łatwe, bo ten koncern chce na tym nieźle zarobić. Wskutek naiwności niestety naszych poprzedników i ceny są takie, że musimy też oczywiście myśleć roztropnie o roztropnym, właśnie lubię to słowo, roztropnym gospodarowaniu groszem publicznym. Ale myślę, że się dogadamy. To jest na, mimo wszystko na dobrej drodze i tak jak Polski Instytut Wydawniczy, który też musieliśmy odkupić, bo został, był sprzedawany, tak jak Polskie Wydawnictwa Muzyczne, też musieliśmy to zrobić. Takie firmy, no jednak ważne dla polskiej kultury, takie polskie nagrania będą w rękach ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Tutaj pan pierwszy, potem tam, tu dobrze? Tak. Panie ministrze, jestem pełen uznania i poszanowania dla pana działalności politycznej. Dziękuję, że pan znalazł czas, żeby odwiedzić nas tutaj w Lecznie. Ja właściwie mam tak, jedną prośbę i mam jedno pytanie, bo tak, dzisiaj moja teściowa kończy 91 lat. Biegła tam w polityce jest, dzięki mnie już TVN-u nie ogląda, ale to mnie czasami. I całe szczęście. I w każdym razie wiedziała, że idę na spotkanie z panem ministrem i że będzie o mediach rozmawiany, to tak prosiła, czy nie mógłbym panu przekazać, a pan na ucho panu Kurskiemu, żeby serial, który obecnie leci, Korona Królów, czy nie można byłoby puścić dwóch odcinków, bo ona jeszcze dobrze nie usiądzie, a już się kończy. Zatem 23 minuty, nie? I to trochę tutaj ten. A jeśli już pan Kurski z czasem chciał zagrać politycznie, to trzeba było puścić go za 15
19, łapie klientów z Polsatu i jeszcze paru z TVN-u, bo jednak 3 miliony ludzi to ogląda, nie? To tylko tak, taka prośba na ucho do pana Kurskiego, że jedna 91-latka zresztą tam troszeczkę laseczką na niego puka. Ale drugie pytanie jest poważniejsze i dotyczy nawet dnia dzisiejszego. Otóż w Panoramie, jeszcze zdążyłem tam obejrzeć, idąc się do państwa, chodzi o więźnia obozu koncentracyjnego, pana Tendery Karola, który sam jako więzień obozu koncentracyjnego wystąpił przeciwko gigantowi europejskiej telewizji, niemieckiemu CDF-owi. I tak, ponieważ mój ojciec też był więźniem, przepraszam, bo się mogę wzruszyć, obozu koncentracyjnego Mauthausen, i tak patrzę na osobowość tego człowieka i on został pozostawiony sam sobie. No przecież myślę, że powinien dostać jakieś wsparcie rządowych radców prawnych czy kogokolwiek innego, a on sam, nie dosyć, że tak ucierpiał w życiu, sam jeden wystąpił przeciwko takiemu wielkiemu koncernowi. No już dzisiaj wiem, że chwała Bogu, że ten koncern uznał sąd w Koblencji, że jednak CDF powinien nas przeprosić za te polskie obozy zagłady. Niemniej jednak tę sprawę można szybciej rozwiązać radykalnie, jak był tutaj obecny pan minister Dziedziczak, powiedziałem mu, że jeśli kiedykolwiek jeszcze pojawi się taka informacja, należy na granicy postawić wielkie billboardy i 24 godziny na okrągło pokazywać, jaka była prawda tej kwestii. Także dziękuję, jeśli by pan tylko do tego był. Brawo dla pana za to. Sugestie Jackowi Kurskiemu oczywiście przekażę. Natomiast jeśli chodzi o wspaniałą działalność pana Karola Tendery i pana mecenasa Lecha Obary, to nie jest tak, że tutaj nie ma wsparcia. Ono może czasami jest w pewnym sensie dyskretne, ale wsparcia państwa polskiego czy kancelarii prawnej dyskretne, bo nie o wszystkim też można mówić, jeśli jest pozew, po prostu pozew prywatny. Ale proszę też zwrócić uwagę, jak działa Reduta Dobrego Imienia, która ma wsparcie państwa, a nawet jest unia personalna między założycielem Reduty Dobrego Imienia, a zarządem Polskiej Fundacji Narodowej, która też jest między innymi powołana po to, żeby wspierać dobre imię Polski w różnych dziedzinach. Tak? Także tutaj się pozytywne rzeczy w porównaniu z tym, co było poprzednio, dzieją, ale rzeczywiście z tą plagą tych polskich obozów trzeba walczyć coraz intensywniej, bo i to zjawisko jest coraz intensywniejsze. Niestety z powodu albo ignorancji, albo czasem niestety złej woli. Złej woli. Czasami też ignorancja, ale taka wynikająca z tego, że terytorialnie to się ocenia i dlatego się tak pisze. Natomiast to jest oczywiście niedopuszczalne, bo to tworzy kody pamięci, tak? Kod pamięci, jak się już utrwali, to on już pozostaje i potem będą kolejne skojarzenia. Także musimy zawsze przypominać, ja to przy każdej okazji robię, a mam tych okazji trochę, bo się polityką historyczną zajmuję i robię to też przy politykach niemieckich, przy przedstawicielach ambasady niemieckiej. Zawsze musimy mówić o niemieckich, nie nazistowskich, tylko dokładnie niemieckich, bo nasi przodkowie, jak się ich pyta, to z kim oni walczyli? Oni walczyli w tym czasie z Niemcami. W ogóle to pojęcie nazista w ogóle jakoś nie istniało. A poza tym tak naprawdę mordy były dokonywane przez wszystkie formacje państwa niemieckiego, nawet te, które nie były wprost związane z partią narodowo-socjalistyczną. Czyli to nie jest prawda, że mordowali tylko naziści, mordowali po prostu Niemcy. I to jest twarda prawda. No Niemcom to po prostu trzeba mówić wprost, bo oni nie mogą się od tego uchylać. Tak? Ja może państwu taką anegdotę opowiem. Przewodniczka w Muzeum Powstania Warszawskiego, niemieckojęzyczna, która ma, no, która oprowadza przede wszystkim właśnie niemieckie wycieczki i mówi, że prawie zawsze w każdej wycieczce znajdzie się jeden gość, a jak państwo znacie Muzeum Powstania Warszawskiego, to tam jest opowieść chronologiczna, że najpierw tam ma napaść na Polskę, potem początki okupacji, pierwsze zarządzenia i tak dalej, dopiero dochodzimy do Powstania Warszawskiego. I ona od początku systematycznie po niemiecku mówi, że niemiecka napaść na Polskę, niemieckie zarządzenia, niemieckie władze okupacyjne, niemieckie tam represje i tak dalej. I znajdzie się jakiś gość w takiej grupie, który mówi, dlaczego pani mówi niemieckie? Proszę mówić prawidłowo, nazistowskie, nazistowska napaść, nazistowskie rozporządzenia, nazistowskie represje i tak dalej, i tak dalej. I ona jest cierpliwa. I dochodzi w pewnym momencie w tej chronologii tych artefaktów, dochodzi do takiej gabloty i mówi tak.
ta tabliczka wisiała w kawiarni takiej i takiej na ulicy takiej i takiej, a ta tabliczka wisiała w ławce w Parku Ujazdowskim, a ta w tramwaju numer 2. I mówi to do tego faceta, który ciągle zwraca uwagę, proszę przeczytać, co tu jest napisane. I on czyta, nur für Deutsche. I to jest odpowiedź, tak? Nie było żadne nur für Nazis. Było nur für Deutsche. I to jest dramat tego narodu, że oni coś takiego zrobili, ale to się będzie ciągnęło i musi się ciągnąć za nimi i oni się z tego nie mogą tak łatwo wywinąć. Również z reparacji wobec państwa polskiego i wobec narodu polskiego. Dziękuję. Ja mam takie pytanie, przepraszam. Jak wygląda sprawa repolonizacji mediów? To jest bardzo, bardzo ważne. My mówimy raczej o dekoncentracji mediów kapitałowej, właścicielskiej dekoncentracji, bo w każdym państwie demokratycznym, kapitalistycznym, gdzie jest ustrój wolnorynkowy, państwo dba o to, żeby nie było monopolu. I to jest zupełnie normalne. To jest ingerencja w wolny rynek, ale wszędzie, w Stanach Zjednoczonych, w każdym poważnym państwie wolnorynkowym z monopolami się walczy. Monopole się rozbija prawem, nakazem prawnym. Nie można mieć monopolu albo grozić monopolem. Dlatego my mówimy o dekoncentracji raczej mediów, żeby właśnie z takimi zagrożeniami monopolistycznymi walczyć. A są takie sfery medialne, gdzie taka monopolizacja grozi, głównie na rynku prasowym. Tak? I to jest monopolizacja albo kapitałowa, albo pochodzenia tego kapitału. Bo to jest też kolejna rzecz, o której może powinienem był na początku powiedzieć. Kolejna taka doktryna, którą nam wmawiano przez 20 parę lat. Że kapitał rzekomo nie ma narodowości. On jest przezroczysty, on się interesuje tylko zarobkiem, nieważne skąd on pochodzi, nieważne z jakiej narodowości jest właściciel tego kapitału. On kieruje się zawsze tymi samymi mechanizmami, tylko dywidenda, dywidenda, zarobić, zarobić. A tymczasem, kiedy jest kryzys, widzimy, co się dzieje, tak? Gdzie się zwija spółki córki, żeby ratować spółkę matkę, która pochodzi z danego na przykład kraju, tak? I takie sytuacje mieliśmy. A w sferze medialnej to jest szczególnie delikatne, dlatego że sfera medialna to nie jest czysty biznes. Sfera medialna to jest poza tym, że to jest biznes, że na tym się zarabia, robi się pieniądze i tak dalej, to jest sfera jednak przekazywania informacji, przekazywania poglądów, idei, interpretacji tych informacji i tak dalej, i tak dalej. I żadne poważne państwo Unii Europejskiej nie pozwoliło na to, mimo zasady wolnego przepływu kapitału, osób, usług i tak dalej w Unii Europejskiej, to jednak lex specialis w każdym poważnym państwie Unii Europejskiej wprowadzano, żeby akurat w sferze mediów nie dopuścić do nadmiaru udziału kapitału zagranicznego. Czyli Niemiec nie pozwala, żeby Francuz miał, Francuz nie pozwala, żeby Niemiec miał. W każdych takich krosowych relacjach między państwami, które się przecież umówiły, że jest wolny przepływ, ale tutaj jednak nie pozwalają na coś takiego. I uważam, że Polska też powinna siebie sama traktować poważnie. Myśmy za bardzo pozwolili tymi mechanizmami rynkowymi na przykład na nadmierną obecność kapitału niemieckiego w prasie. W prasie, zwłaszcza w prasie lokalnej i regionalnej. I odpowiadając już konkretnie na Pana pytanie, my jako Ministerstwo Kultury jesteśmy przygotowani do zgłoszenia takiej ustawy, która ten problem rozwiąże. Czekamy tylko na decyzję polityczną w tej sprawie, a ta decyzja polityczna wiąże się z tym, o co Pan pytał, z pewną roztropnością i być może koniecznością cierpliwości. Dobrze, ja jeszcze już oddam głos, ale też wykorzystam to, że mam monopol. A bardzo ważne pytanie i to w rozmowie z wieloma ludźmi, którzy pracują w sferze kultury, ono się pojawia, ponieważ bardzo poniża pod względem i finansowym i pozycji sytuacji pracowników kultury właśnie ustawa o instytucjach kultury. Ustawa o instytucjach kultury, która sprawia, że pracownicy kultury, ośrodków kultury, galerii, MBWA i tym podobne, w tym także biblioteki, mają dużo niższe warunki finansowe i gorsze, powiedzmy sobie, aniżeli inne grupy zawodowe, też powiedzmy intelektualne. Nie ma już w ogóle żadnego porównania, jeśli chodzi o nauczycieli. I nie ma także podobnej sytuacji, jak ma budżetówka. Na przykład pracownicy MOK-u czy pracownicy kultury nie mają trzynastek. Nie mają też właściwego systemu gratyfikacji i premiowania. Także porównując warunki, w jakich
pracują ludzie kultury, one są rzeczywiście w najniższej sferze, jeśli chodzi o tę działalność. Ja już ten temat poruszałem z panią posłanką Zgodzką i też mówiłem, że ten temat związany z nowelizacją ustawy o instytucjach kultury będzie ważną rolę na przyszłość. Przede wszystkim w tworzeniu tej aury kulturalnej w małym środowisku. Dziękuję. Macie świetnych posłów, z którymi się przyjaźnię, właśnie pani Joanna Lichocka, która jest aktywna w Komisji Kultury i w Radzie Mediów Narodowych, i pan Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. My mówimy raczej o ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, tak? Bo ona to jest taka, można powiedzieć, konstytucja sposobu organizowania życia kulturalnego w Polsce, w tym instytucji kultury. Ta ustawa jest dosyć często zmieniana, nowelizowana i teraz też dyskutujemy. Pani wiceminister Wanda Zwinogrodzka przeprowadza już od prawie roku takie ogólnopolskie konferencje kultury w różnych dziedzinach, żeby zebrać te wszystkie postulaty, co należy w tej ustawie zmienić. Osobno się spotykała z ludźmi teatru, osobno z dyrektorami centrów kultury, osobno z ludźmi, którzy na przykład zajmują się sztuką ludową i tak dalej, i tak dalej, z filmem. Tych spotkań było dużo i myślę, że z tego wyjdzie jakaś taka synteza potrzeb zmieniających polską legislację. Również jeśli chodzi o status pracowników kultury i z tym statusem związane wynagradzanie. Myślę, że to się dokona. Dobrze, jeśli Państwo pozwolą, jeszcze dwa pytania, ponieważ plan pana ministra jest określony. Nie, jeszcze. Panie ministrze, interesuje mnie sprawa reparacji wojennych. Czy państwo polskie jest zdeterminowane, żeby sprawę tę doprowadzić do końca? Czy też jest to taka pewna gra interesów, żeby na przykład zabezpieczyć się, żeby Unia, a przede wszystkim Niemcy, nie doprowadziły do tego, żeby obciąć nam na przykład fundusze unijne, strukturalne? I to jest taka nasza jakby odpowiedź na ich ewentualne działania. I ewentualnie jakby pan mógł trochę jeszcze przybliżyć temat tych reparacji, na jakim, wiemy, że na jakim etapie to jest. Wiemy z wypowiedzi posła Mularczyka, że są kolejne niejako etapy już zaprogramowane i dokumentowania tych wielkości strat, ale jak to, co pan może powiedzieć, to na pewno też z zakresu pana ministerstwa jest. Sprawa jest skandalicznie zaległa z różnych powodów, głównie z tego powodu, że byliśmy państwem po prostu niesuwerennym przez wiele lat. Zaniechano tych starań i bilans jest taki. W sumie Niemcy różnego rodzaju reparacje wojenne wypłacali przez dziesiątki lat w różnych kierunkach i Polska załapała się w tych reparacjach na mniej niż 1%. Polska. Kraj, który stracił proporcjonalnie najwięcej ludzi, 20% własnych obywateli i proporcjonalnie do strat materialnych, najwięcej tych strat materialnych, zburzonych budynków, nieruchomości, całe wielkie miasto i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest oczywiście rzecz skandaliczna, zaległa i nie możemy tego odpuścić. Tak nie może po prostu być. Więc te prace nad tymi reparacjami, takie eksperckie, trwają. Będzie bilans tych prac, będzie po prostu konkretny rachunek i wtedy z tym rachunkiem przechodzimy na etap polityczny. Niemcy, moim zdaniem, bardzo się rzeczywiście tego tematu boją, bo to może być bardzo poważny rachunek. Rytualnie powtarzają, że sprawa jest załatwiona, chociaż nie potrafią w przeszłości zamknięta, prawnie zamknięta, chociaż nie potrafią przedstawić żadnego dokumentu. Proszę zwrócić uwagę, że gdyby im tak bardzo zależało, żeby sprawę naprawdę zamknąć, to by położyli na stole jakiś poważny dokument, który by świadczył o tym, że Polska albo się zrzekła tych reparacji, albo je otrzymała w takim wymiarze, że już właśnie nie ma o co zabiegać. Nie ma takich dokumentów. Gdyby były, to by już dawno na stole je położyli. I to powinien być temat w agendzie relacji polsko-niemieckich twardy po naszej stronie. My mamy oczywiście różne sprawy do załatwienia z Niemcami, energetyka, Nord Stream 2, mniejszość polska w Niemczech i tak dalej, różne sprawy niezałatwione i można oczywiście na agendzie szerokich spraw różne rzeczy negocjować, tak? Ale nie można tego odpuścić. To nie można
nie można powiedzieć, że tego tematu w ogóle nie ma, bo on po prostu jest. Także myślę, że tutaj nie ustąpimy i po zakończeniu, myślę, że to jeszcze będzie kilkanaście miesięcy tych prac eksperckich, po prostu ten temat zostanie położony już na stole politycznym w relacjach polsko-niemieckich i będzie żądanie rozmowy poważnej na ten temat. Ja jeszcze chciałem takie... Na temat pana profesora Zbertowicza, który taką inicjatywę tam podjął, maszyna bezpieczeństwa narodowego, tak? MBN, tak? Chyba się nie mylę. I uważam, że to jest właśnie ten przejaw, żeby to ciągnąć, że przepływ informacji, to co się dzieje w Polsce i prasa zachodnia, a przede wszystkim niemiecka i francuska przekłamuje te informacje. Te informacje w prasie i niemieckiej, i francuskiej są przekłamane. I pan profesor Zbertowicz chce zadać, żeby te informacje stąd wyszły takie, jaka jest rzeczywistość, a nie były przekłamywane. I później mamy i w Komisji Europejskiej, i w Parlamencie, że w Polsce się dzieje, że był 11 listopada i wyszło 60 osób, jakichś tam na faszystów, gdzie w tym samym roku w Niemczech się okazało, że było 446 takich marszów. Ale Polska była, że u nas są neofaszyści, a w Niemczech nie. U nas było 60, a u nich było 400. I ta informacja, żeby tutaj właśnie pan profesor Zbertowicz powiedział, że ten przekaz tej informacji musi być inny. Pozostaje mi się tylko z panem zgodzić, ale ja też proponuję patrzeć na tę sytuację medialną dosyć spokojnie, z większym po prostu zrozumieniem. Sytuacja jest po prostu taka. To jest pewien etap w rozwoju zachodniej cywilizacji, ale on nie jest determinowany. Tylko dzisiaj taki jest, że w elitach politycznych mamy dominantę ludzi o raczej wrażliwości lewicowo-liberalnej na Zachodzie, a w elitach medialnych jeszcze bardziej. Nawet dwa razy bardziej. Po prostu tak jest. I nie łudźmy się, szanowni państwo, choćbyśmy nie wiem, jaką mądrą politykę prowadzili, i tak będziemy po prostu 8 razy bardziej krytycznie oceniani niż ci, którzy robią to samo, ale w ramach państwa, gdzie rządzi elita lewicowo-liberalna. My będziemy po prostu póki co w świecie medialnym, Polska z taką władzą, Węgry z taką władzą, Trump jako taki prezydent, będziemy czarnym ludem. Nie łudźcie się. Ale patrzcie też na to spokojnie. Bo jak widać, mimo tej nawałnicy, tego jednolitego przekazu, przecież to tak naprawdę wolność słowa od 2 lat jest u nas. W Niemczech nie można się wychylić poza pewien taki mainstream poglądów, które są dopuszczalne z punktu widzenia lewicowo-liberalnej elity. Jak ktoś wyskakuje troszkę poza, to po prostu przestaje istnieć, no bo jest ostracyzm wręcz towarzyski i tak dalej, i tak dalej. U nas jest w gruncie rzeczy wolność słowa, wolność debaty, czasem ostrej, czasem twardej, czasem zbyt twardej, jeśli chodzi na przykład o polskie publikatory, tak? No, jak zobaczymy, nie wiem, jakąś telewizję, która z nami sympatyzuje versus telewizja, która sympatyzuje z naszymi oponentami. Jest ostro, to prawda, ale jest też wolność. Mamy wybór. Albo to taki pogląd, albo taki pogląd. Na Zachodzie często już tej wolności nie ma. Takiego spektrum. Ale to nie jest stale zdeterminowane, dlatego że coś się dzieje. Widzimy po wynikach wyborów w narodach zachodniej Europy, że coś się dzieje, że ten determinizm historyczny, który elity lewicowo-liberalne sobie wmówiły, że historia świata już jest zdeterminowana, ona musi iść w tym kierunku. W żadnym innym nie może pójść. W kierunku takiego raju lewicowego, tak? Jeśli chodzi o urządzenie świata, urządzenie społeczeństw, coś się jednak zakłóca w tym obrazie. Również widać to po wynikach wyborów w tamtych państwach. Coraz silniejsze są ugrupowania, które, nie wiem, schodzą na ziemię, przestają myśleć w kategoriach idiosynkrazji, jakichś ideologicznych wyobrażeń, tylko zaczynają realnie rozpoznawać problemy. Choćby ten problem, dzisiaj najpoważniejszy na Zachodzie, problem
imigrancki, który się wiąże z nieudanym eksperymentem multikulturowym, tak? Bo zaczynają po prostu powstawać dwa państwa wewnątrz jednego państwa. Jedno państwo rządzące się jednym prawem, a drugie państwo nieformalne jeszcze, ale kto wie, rządzące się zupełnie innym prawem. Na konkretnych terytoriach, w konkretnych dzielnicach, które się rozszerzają. Więc to jest problem, tak? I ludzie to zaczynają coraz bardziej dostrzegać. Więc moim zdaniem ten determinizm taki oczywisty nie jest, również w sferze medialnej. Moim zdaniem to się też będzie zmieniało, zwłaszcza, że media społecznościowe, które są jednak dzisiaj najbardziej demokratyczne, najbardziej takie no wolne, tam tak naprawdę może każdy pogląd wyrazić, zdemaskować każdą fałszywą rzecz, każde kłamstwo, każdą, nie wiem, wyreżyserowaną sytuację i tak dalej, powodują, że po prostu już nie ma takiej możliwości, jak jeszcze była kilka czy kilkanaście lat temu, że wszyscy mówili dokładnie to samo i nikt się nie wychylał. Dzisiaj już takiej sytuacji w Polsce na pewno nie ma, a coraz częściej na Zachodzie też zaczyna się to zmieniać. Wolna i niezależna Polska. Słuchajcie, no jeszcze ostatnie. Proszę. Jarosław Kaczyński w dwóch przemówieniach, pierwsze w czerwcu 2016 roku, kiedy obchodziliśmy okrągłą 75. rocznicę wejścia Wehrmachtu do Białegostoku, spędzenia 3000 Żydów do synagogi i spalenia ich żywcem, a druga okoliczność pod koniec ubiegłego roku, kiedy uczestniczył w uroczystości wręczania nagród imienia małżeństwa Żabińskich, czy tych dzielnych ludzi, którzy w ZOO warszawskim ukrywali kilkuset Żydów i skutecznie ich ukryli zresztą, wielu z nich ocalało, powiedział następujące zdania, które moim zdaniem z ust dzisiaj żadnego polityka europejskiego trudno sobie wyobrazić, żeby one były wypowiedziane, a on to powiedział. Powiedział coś takiego, że antysemityzm oczywiście zasługuje na potępienie, bo jest błędem wręcz intelektualnym. Jak można uważać, że ktoś jest gorszy z powodów rasowych, tak? Jest błędem intelektualnym. Moralnym tym bardziej. Ale dzisiaj mamy nowe formy antysemityzmu. Ja cały czas cytuję Jarosława Kaczyńskiego. Nowe formy antysemityzmu w postaci antyizraelizmu. Bardzo często antyizraelizm zachodni, zwłaszcza na lewicy zachodniej, to jest coś ciekawe, przybiera już kształt antysemityzmu, bo on na przykład przybiera taki kształt postulatów, żeby na przykład zabronić naukowcom izraelskim występowania na uczelniach europejskich albo ogłaszać bojkot towarów izraelskich sprowadzanych do Europy. To już jest forma antysemityzmu. I uznał Jarosław Kaczyński, że z tą nową formą antysemityzmu też trzeba walczyć, bo ona jest bardzo niebezpieczna. A dlaczego? Dlatego, że to są jego słowa, ja się z tym zgadzam. Izrael, jakkolwiek byśmy na niego nie patrzyli, na również błędy, które czasami popełnia, jest niewątpliwie w tamtym trudnym regionie świata jedyną enklawą naszej cywilizacji. Wszystko, co jest wokół, jest reprezentuje inną cywilizację. Niestety okazuje się w ostatnich latach, zwłaszcza to widać w Europie, czy w różnych wojnach, które tam trzeba prowadzić, konfrontacyjną cywilizację wobec naszej cywilizacji, a my jesteśmy częścią cywilizacji Zachodu. W tym sensie uważam, że Izrael zasługuje na wsparcie całego Zachodu, również nasze, jako ta jedyna enklawa naszej cywilizacji tam, również ze względu po prostu na interesy. My coraz częściej tam jeździmy, bo to jest nasza ziemia święta i mamy bezpieczny dostęp do naszych miejsc świętych. Nie wiadomo, jakby było, gdyby ktoś inny tymi terytoriami rządził. Gdyby to państwo na przykład przestało istnieć, bo takie jest marzenie ich sąsiadów, którzy cały czas żyją doktryną zepchnąć Żydów do morza i zniszczyć państwo Izrael. Tak? Mamy też interesy spowodowane tym,
że to jest nowoczesne państwo, które ma bardzo nowoczesne doświadczenie i sprzęt militarny, bardzo sprawne służby specjalne, które się też przydają, też potrafią ostrzec przed no, ciężkimi czasami sytuacjami kraje Zachodu i też mają bardzo nowoczesną gospodarkę. Jest się na czym wzorować. Ja tutaj mówiłem o startupach, które chcemy wdrażać w Polsce. Izrael jest w czołówce światowej, jeśli chodzi o startupy, o wymyślanie nowoczesnych, różnych technologii. Byłem w takim centrum startupów w Tel Awiwie, to jest absolutnie niesamowita rzecz, to głównie młodzi ludzie robią. I to jest rzeczywiście najpierw takie trochę barakowe, czy tam garażowe, a potem z tego niesłychane biznesy wyrastają. Więc trzeba też się uczyć, nie wiem, brać wzory, kooperować. To jest po prostu bardzo, bardzo też dobry, nowoczesny biznes. No i wreszcie trzeci argument, nasza historia. Ja uważam, że obojętnie wobec tego przejść nie można. Ja dzisiaj akurat byłem w Sieradzu, zaprosił mnie biskup Mering na obchody Dnia Judaizmu, bo Kościół obchodzi Dzień Judaizmu w tych dniach. I opowiadałem tam o Janie Pawle II, Karolu Wojtyle i jego doświadczeniu z Żydami i judaizmem. Bo to było coś przełomowego. Jego pontyfikat w tej sprawie był przełomowy. I on nie był przypadkowy. Bo ten człowiek, najważniejszy polski Polak, uznał, że coś opatrzność chciała nam powiedzieć. Że przez kilkaset lat dla tego starego narodu, cztery razy starszego od naszego narodu polskiego, główną ojczyzną była Polska. Główną ojczyzną była Polska i była najlepszą ojczyzną w porównaniu z innymi. I coś też być może opatrzność chciała nam powiedzieć, że to się tak dramatycznie skończyło, że my mamy dzisiaj też jakiś obowiązek przypominania w tych miejscach, w których Niemcy dokonali zagłady naszych Żydów, z którymi żyliśmy 800 lat obok, te miejsca są u nas i my mamy obowiązek się nimi opiekować, bo to jest jakaś uniwersalna też opowieść. W tych miejscach zadajemy sobie absolutnie podstawowe pytania o Boga, czy istnieje, czy nie istnieje, o Boga po Auschwitz, o to, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, gdzie jest nikczemność, a gdzie jest bohaterstwo. No absolutnie fundamentalne pytania sobie zadajemy. Polska została tym napiętnowana, ale nie uciekniemy od tego. Mamy obowiązek o to dbać. I to jest też coś, co nas łączy z Żydami, bo oni też tego oczekują, żeby się tym opiekować, żeby to przetrwało, żeby nie zostało zniszczone, zaorane, tylko żeby było przestrogą dla świata. To jest niestety na naszej ziemi. 5 obozów zagłady, które Niemcy zorganizowali. Obozów koncentracyjnych było dużo. W 6 państwach dzisiaj. Ale obozy zagłady niestety są wyłącznie na polskiej ziemi. I dlatego mamy obowiązek. Również po to, żeby Niemcy nie zapomnieli, że to jest ich dziedzictwo na naszej ziemi. Również po to. I w sprawach, o których tutaj też mówiliśmy, żeby walczyć z kodami pamięci fałszywymi i tak dalej, i tak dalej. Więc z różnych powodów, i tych historycznych, i tych politycznych, i tych militarnych, i tych biznesowych wreszcie, uważam, że w naszym interesie, polskim interesie narodowym, jest mieć dobre relacje z tym państwem. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Instytutowi Leszczyńskiemu. Bardzo dziękuję. Który jest wspólnym organizatorem. A przede wszystkim dziękuję państwu, że poświęciliście swój czas na to fantastyczne spotkanie. Dziękuję i zapraszam do zobaczenia.